Działalność związków zawodowych w PRL nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników. Uznaje się za celowe powołanie nowych samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Panie premierze i Wysoka Komisja, nie chcemy żyć w kraju, w którym jedność narodu jest wymuszona pałką policyjną. Proszę pana, to są bardzo dalekie sformułowania. Dalekie i może demagogiczne, ale niemniej zatrzymanie na 48 godzin, jeśli ktoś ma inne poglądy od oficjalnych, są rzeczą nagminną. Panie premierze, ja mam dziesiątki straszenia mnie już, że jak tylko wyjdę, to będzie to i to. Ja nie... Proszę pana, to i mnie wtedy trzeba przepędzić. Nie możemy ulegać emocji. Nie na takiej intencji. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. Thank you.
pytanie, jak przetrzymać zimę, sprawa podwyżek cen, mnożących się ataków i prowokacji w stosunku do związku, na przykład sprawa Bydgoszczy, dostępu do środków masowego przekazu, inicjatyw ustawodawczych czy więźniów politycznych, a także samorządów pracowniczych. Związkowcy i całe społeczeństwo oczekuje od zjazdu, iż wskaże on jeszcze przed zakończeniem pierwszej tury przynajmniej prowizoryczne sposoby rozwiązania tych problemów. Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Chcę, aby wszyscy zrozumieli motywy i cel naszego działania. Nie zmierzamy do wojskowego zamachu, do wojskowej dyktatury. Naród ma w sobie dość siły, dość mądrości, aby rozwinąć sprawny, demokratyczny system socjalistycznych rządów. W takim systemie siły zbrojne będą mogły pozostawać tam, gdzie jest ich miejsce, w koszarach. Żadnego z polskich problemów nie można na dłuższą metę rozwiązać przemocą. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego nie zastępuje konstytucyjnych organów władzy. Jej jedynym zadaniem jest ochrona porządku prawnego w państwie, stworzenie gwarancji wykonawczych, które umożliwią przywrócenie ładu i dyscypliny. To ostatnia droga, aby zapoczątkować wychodzenie kraju z kryzysu, uratować państwo przed rozpadem. Komitet Obrony Kraju powołał pełnomocników, komisarzy wojskowych na wszystkich szczeblach administracji państwowej oraz w niektórych jednostkach gospodarczych. Pełnomocnicy komisarze otrzymali prawo nadzorowania działalności organów administracji państwowej od ministerstw do gmin. Proklamacja Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz publikowane dziś dekrety określają szczegółowo normy publicznego porządku na okres trwania stanu wojennego. Rada Wojskowa zostanie rozwiązana wówczas, gdy w kraju zapanują rządy prawa, gdy powstaną warunki do normalnego funkcjonowania cywilnej administracji oraz ciał przedstawicielskich. Thank you.